Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na prostą, kilkuskładnikową sałatkę z tortellini. Banalnie prosta rzeczywiście jest do przygotowania, bardzo smaczna i sprawdzi się zarówno na kolację, jak i przekąskę w ciągu dnia, a przy odrobinie dobrej woli także do pracy na wynos. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest smaczna, więc z przekonaniem zachęcam, a po przepis i składniki odsyłam jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz zaczynamy. Zaczynam od ugotowania tortellini, to mogą być pierożki z dowolnym nadzieniem, chociaż ja najchętniej sięgam tutaj po nadzienie grzybowe, serowe albo szpinakowe, ale sądzę, że mięsne też dobrze się tutaj odnajdzie. Jedno standardowe opakowanie, czyli 250 g tortellini gotuję w osolonym wrzątku według wskazówek na opakowaniu, po czym odcedzam i zostawiam do ostygnięcia. I tu w misce mam już takie właśnie ugotowane i ostudzone tortellini. I ja dzisiaj wyjątkowo robię tę sałatkę z połowy składników, ale zarówno w przepisie pisanym na blogu, jak i tutaj będę mówiła o ilościach właściwych, czyli takich, z jakich robię tę sałatkę zazwyczaj. Pierożki ugotowane, teraz dodatki. Jeden świeży ogórek, można go obrać lub zostawić ze skórą, w takim wypadku trzeba go oczywiście dokładnie umyć. Przekrawam na pół, usuwam pestki, najlepiej po prostu wydrążyć je łyżeczką. Pestki nie będą tu potrzebne, a ta jędrna część ogórka jak najbardziej właśnie przyda się do sałatki. Kroję ją w takie niezbyt cienkie półplastry. Mniej więcej coś takiego i dodaję do tortellini. Teraz ser pleśniowy, mniej więcej 100-150 g, ja biorę taki z błękitną pleśnią, to może być dowolny ulubiony ser pleśniowy i kroję go w kostkę lub rozkruszam bezpośrednio do sałatki. U mnie drobna kostka i dodaję do tortellini i na koniec szczypior lub natka pietruszki, u mnie szczypiorek, z grubsza siekam, część zostawiam sobie do posypania sałatki na końcu, resztę dodaję do miski. Wszystkie składniki sałatki z grubsza mieszam i teraz zabieram się za sos. Coś, co spoi tę sałatkę i nada jej smaku. Do osobnego naczynia dodaję 3 łyżki gęstego jogurtu naturalnego, 2-3 łyżki majonezu, 1 ząbek czosnku drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę i można dodać, ale nie trzeba, sok z limonki. Ja dodaję mniej więcej 1 łyżeczkę świeżo wyciśniętego soku z limonki, on trochę zaostrzy ten smak. Solidną szczyptę soli oraz odrobinkę czarnego pieprzu. Dokładnie mieszam, sprawdzam smaki, jeśli już mi odpowiada, to dodaję do sałatki. I dokładnie mieszam, rozprowadzając go pomiędzy składnikami, tak żeby każdy składnik sałatki był nim ładnie osnuty. I na koniec posypuję szczypiorkiem i płatkami chili dla koloru i dla smaku. Wygląda pięknie i pachnie także wspaniale, ale tego jeszcze teraz nie podaję, tylko przykrywam i pod przykryciem wstawiam do lodówki, żeby sałatka porządnie się schłodziła. Schłodzona bowiem smakuje najlepiej, przynajmniej według nas. Zatem minimum 30 minut spokojnie można przygotować ją wcześniej, wstawić do lodówki na przykład na noc i po pobycie w lodówce wygląda tak. Pachnie bajecznie, smakuje także wyjątkowo i zapewniam, że jest to bardzo smaczna sałatka. Jak sami widzieliście, banalnie prosta do przygotowania, kilkuskładnikowa, ale te składniki doskonale do siebie pasują. No i sałatka jest naprawdę pyszna i można się nią znakomicie najeść. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Gorąco zachęcam do wypróbowania przepisu i na koniec tradycyjnie już życzę smacznego. Proste, ale absolutnie przepyszne.